Bartek, nagrywasz? Nagrywam. Wszystkiego najlepszego. Nie śmiesz, nie śmiesz, mają 3 lata. Teraz zablujesz się. Chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego najlepszego i jako, że macie już 3 lata, to żebyście już skończyli z pieluchami, no bo czas zacząć sikać na nocnik. Trzeba zacząć chodzić śmiało, stawiać naprawdę odważne kroki. Dajesz, czy w wieku 3 lat trzeba zacząć biegać. Dokładnie, a jeszcze 2-3 lata i możecie spokojnie zacząć pić, więc wtedy zacząć... I jeździć na rower. Najfajniejsze, oj, tylko nie jeździcie po piciu, bo wtedy można stracić prawo jazdy. Dokładnie. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Zdrowia, szczęścia. I brylantowych godów w tym samym składzie. I żebyśmy się spotkali z wami i za 20 lat, ale to już to jest życzenie dla nas. Tak, życzymy sobie, żebyśmy tyle dożyli. Science fiction. I żebyśmy mogli wam zagrać support, w jakimkolwiek stanie byśmy nie byli i żebyście się za to nie wstydzili. Tak. Tego wam życzymy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiamy was i że naprawdę dawajcie radę. Do zobaczenia na dużej scenie. A jest taka mowa. Ale nie płacz! Ale! Bujek! Ale! Ja dopiero przyszedłem! Ale! Co nie wiem? Trzymajcie się. Dobry wieczór. Z tej strony prawie cała ekipa Kabaretu Smile. Jeden szoknek się zmienił. Tak, nieśmiesznie, śmieszni. Chcielibyśmy wam złożyć życzenia na 3 urodziny. Składaliśmy wam również na 1, ominęliśmy 2 celowo. Bo będziemy składać na nieparzyste. Dokładnie. A więc co? Przede wszystkim zdrowia, żebyście robiąc kabaret dalej mieli z tego radość, żebyście napisali bardzo dobre skecze, żebyście odnieśli sukces, czyli co? Napisali dobre skecze. I jeszcze... I żeby po tym sukcesie wam nie odwaliło. Tak. I życzymy wam dobrych skeczy, a poza dobrymi skeczami to jeszcze dobre skecze. I dobra piosenka. Piszcie, rozmawiajcie ludzi i o. Dziękuję bardzo. No i żeby koszulki się sprzedawały. Pytania są różne. Jest warszawskie, styczniowskie, listopadowe. Jest też powstanie kabaretu nieśmiesznie. Trzecie rocznica. Trzecie. Przez trzy. Tak, i my w tym momencie życzymy kabaretowi wszystkiego najlepszego, żeby się ich kariera rozwijała w dalszym ciągu. Nie wiem, tak jak sobie tego życzę, pewnie tak to musiało być. Żeby już za rok było kolejne 4 powstanie. Życzymy im również, żeby show biznes nie sprawił, że popadną w alkoholizm i narkomanię.